Podczas pierwszej edycji Kuprum Hits Festival, jednej z największych imprez muzyki elektronicznej z lat 80. i 90., będzie można usłyszeć takie hity jak Forever Young, Celebration czy The Power, i to w wykonaniu największych legendarnych gwiazd: Abfaville, Too Limited, Fun Factory oraz Turbo B wraz z zespołem Snap. Abfaville to niemiecki zespół grający muzykę opartą na syntezatorach. Aktualny stan zespołu znacznie się zmienił, choć dalej wokalistą jest Marian Gold. Abfaville to twórcy hitów Forever Young, Big in Japan, Sounds Like Melody. Too Unlimited to drugi line-up sobotniego wieczoru. Holenderska grupa muzyczna wykonująca szeroko pojętą muzykę taneczną zyskała popularność za sprawą singla Get Ready For This. Let's have a celebration. Fun Factory była jedną z najpopularniejszych w latach 90. gwiazdą muzyki Eurodance. Zdobyli sławę w całej Europie, a nawet pojawili się na niektórych listach przebojów w USA i Kanadzie dzięki Celebration oraz I Wanna Be With You. W 2014 roku Fun Factory ruszyło pełną parą z koncertami, głównie w stylu Back to the 90s. Zespół Snap wraz z amerykańskim raperem Turbo B stworzyli jeden z ich największych światowych hitów, The Power. Rok później ukazał się album z kolejnym przebojem Rhythm is a Dancer, który osiągnął platynę. Impreza poprowadzi Bartek Wrona, znany z zespołu Just Five i hitu Jedna na Milion. Bilety dostępne są m.in. na stronie Ticket Pro i w salonach Empik. W piątek o godzinie 12 na Placu Ratuszowym stanie samochód telewizji Dami, z którego rozdamy Państwu bilety. Ilość biletów jest ograniczona. Zapraszamy bardzo serdecznie.